Sobótka w Bukwałdzie. Wydarzenie, które od lat wpisane jest do kalendarza imprez w gminie Dywity. To jest impreza, która w tym roku ma swoje 20-lecie. Bardzo chętnie przyjeżdżają nie tylko mieszkańcy tej miejscowości Bukwałdu, ale również miejscowości okolicznych, całej gminy Dywity, ale również Olsztyna, ponieważ jest tak sielsko, tak wiejsko, pachnie kwiatem i rozpoczynamy lato. 24 czerwca w malowniczej scenerii nad brzegiem jeziora każdy mógł poczuć wszystkimi zmysłami atmosferę pradawnego słowiańskiego święta. Przygotowaliśmy bardzo dużo atrakcji. W tym roku trochę zmieniliśmy charakter naszej sobótki, bo chcieliśmy bardzo zachęcić młodych dzieci do tworzenia własnych prac, więc mamy różne stoiska z warsztatami, gdzie bardzo się spodobały dzieciom, robią sobie, wyciskają w glinie rośliny, robią sobie ekologiczne torby. Wszystko, co robimy, robimy ekologicznie. Ekologicznie, zdrowo i smacznie. Wszystko za sprawą pracowitych gospodyń z Bukwałdu, które kusiły gości obfitością tradycyjnych potraw, wypieków i aromatycznych ziół. Przygoda z ziołami zaczęła się od tego, że jak zamieszkałam w tym uroczym miejscu, jakim jest Bukwałd, zaraziłam się pasją mieszkańców Bukwałdu i to oni otworzyli mi oczy na to, że ten świat może zgoła inaczej wyglądać. Wyglądać i smakować wszystkim tym, co aktualnie rodzą bukwałskie łąki. Rumiankiem, pokrzywą, szałwią czy czarnym bzem. A pomysłów na twórcze zagospodarowanie bogactwa regionu jest wiele. Gminny Ośrodek Kultury pomaga przy organizacji sobótki w Bukwałdzie. My jesteśmy tu dzisiaj ze stoiskiem, z warsztatem robienia mydełek. Korzystamy z półproduktów, czyli bazy glicerynowej, którą zamówiliśmy dużo wcześniej. Mamy wysuszone różne roślinki, mamy lawendę, mamy koniczynę, mamy stokrotki. Glicerynę topimy w wysokiej temperaturze w kąpieli wodnej. Do foremek wkładamy polne kwiaty i zioła. Całość zalewamy ciepłą gliceryną, cierpliwie czekamy do stężenia składników i voilà! Oryginalne, pachnące mydełka gotowe. Co Ci się podoba? Chyba to malowanie toreb. Malowanie toreb. A robienie mydełka? Też jest bardzo fajne, tylko trzeba długo czekać. Sobotnie wydarzenie w gminie Dywity zbiegło się z oddaniem do użytku długo wyczekiwanego boiska do piłki nożnej. Budowa tego boiska i to, że ono powstało, pokazuje też, że kooperacja sołectwa, stowarzyszenia i gminy no daje pozytywne rezultaty. To taki trochę efekt synergii. Wszyscy wkładają to, co mogą, to, co jakby do nich należy. Trochę finansów, trochę czasu. Najwięcej zapału i wolnego czasu włożył w realizację projektu Marcin Wilga, mieszkaniec Bukwałdu. Zostało tylko siatki jeszcze założyć i to wszystko będzie. Jedynie jeszcze trawę tam gdzie nie bądź, jak sucho było, więc dosiejemy jak będą deszcze i na tym etapie będzie koniec. Będzie służyło. Tak jest, będzie służyło. Boisko ma wymiary niemal olikowe, 25 na 55 metrów, a pierwsze strzały na bramkę już padły. Jakie wrażenia pierwsze? 6 na 10. 6 na 10. No. A czego jeszcze brakuje, powiedz? Lepszej piłki. Lepszej piłki. A trening? Ciągle ćwiczę. Cieszę się, że tu powstało boisko, bo tak to zawsze bez boiska i tak na dworze latać. I gdzie żeście grali wtedy? No, jakieś takie słupki z drewna poustawialiśmy i tam się strzelaliśmy do słupku. Choć trawa jeszcze nie do końca się przyjęła, ale bardzo fajnie się chodzi, że no jest dobre podłoże jest. Łączny koszt budowy boiska poniesiony przez gminę wyniósł ponad 120 tysięcy złotych. To inwestycja wyczekiwana, zwłaszcza przez szkołę w Bukwałdzie, która nie ma własnego zaplecza sportowego. Wykorzystujemy naprawdę, proszę mi wierzyć, na co dzień, podczas lekcji WF-u, podczas różnych zajęć sportowych, podczas szkolnych festynów, szkolnych uroczystości. Wykorzystujemy tutaj ten teren nad Jeziorem Bukwałskim i oczywiście wykorzystujemy plac zabaw, który tu jest zorganizowany, siłownie na zewnątrz. Od nowego roku szkolnego z boiska będą korzystać podopieczni szkoły i mieszkańcy gminy. Tymczasem goście zgromadzeni przy Jeziorze Bukwałskim przygotowywali się do punktu kulminacyjnego sobótki – puszczania wianków. Wracamy do tych różnych tradycji, tych bardzo dawnych i tych późniejszych, które tutaj były pielęgnowane, a mamy tutaj też mozaikę kulturową, więc różne tradycje też się tutaj przenikają i my z tego czerpiemy. Sobótka, sobótka, dzień, dług i noc krótka. Elementem święta przesilenia wiosennego było m.in. śpiewanie pieśni zalotnych, plecenie wianków, tańce i szukanie kwiatu paproci.
Pani Bogusia Brewka organizuje to wszystko profesjonalnie, więc atmosfera jest sielankowa. Jesteśmy tutaj prawie na każdej sobotce i cieszymy się, że jest coraz więcej gości, takich spoza wsi. Ludzie mogą się spotkać, potańczyć, po zrobić coś ciekawego, zgodnie z tradycją, ale tak bardzo lekko i przyjemnie. Jeszcze bym potańczyła, tylko teraz z lasku to już nie bardzo. Ale dusza się wyrywa do tańca. A, poszłabym razem tu z nimi wszystkimi. Ty zrobiliśmy na przykład ładne torby z gliny, ulepiliśmy parę rzeczy i mydełka porobiliśmy. I można też upleść wianki. No. I co z tymi wiankami będzie dalej? Będziemy miały je na głowach i będziemy wchodziły z nimi do wody. Będziemy je wrzucać i chłopacy będą je łowić. Dawniej była to najbardziej znana wróżba sobótkowa. Wyłowienie przez kawalera wianka wróżyło szybkie zamążpójście. Jeżeli wianek utonął, panna nie miała szans na męża.